Belgijskie gofry dzisiaj będziemy robili, wiemy! Tak, wiemy, moi drodzy, belgijskie gofry. Dzisiaj zahaczymy o Belgię. Powiedziałbym coś po flamandzku, ale boję się, że powiem to po holendersku, bo flamandzki też się łączy tam z Holandią chyba jakoś. A propos języków, tutaj ciekawostka. Wszystkie znaki, nazwy ulic, tablice informacyjne są napisane w dwóch językach, francuskim i flamandzkim. Dużo więcej ciekawostek będzie dzisiaj w odcinku i my spróbujemy zrobić gofry. Ja chyba nigdy nie robiłem. Ty robiłeś gofry kiedyś? Mama robiła pewnie. Czy my chciałbym mieć takie brwi, że chciałbym mieć taką moc, że mogę robiliśmy zrobić tak. Robiliśmy gofry? Składniki są potrzebne! Już ci mówię, jakie składniki są potrzebne. Potrzebujemy 250 gram mąki pszennej, gramów. Mąka! Szczyptę soli. Sól jest tutaj. 125 ml mleka. Mleko tu. 16 gramów świeżych drożdży lub 7 gramów drożdży instant. Tutaj. Dwa jajka, temperatura pokojowa. Cukier z dodatkiem wanilii, no dobra. 100 gramów masła. Masło. No i 100 gramów cukru perlistego, natomiast problem, że nie mamy cukru perlistego, więc weźmiemy po prostu trzcinowy. Cukier perlisty to jest taki specjalny cukier, którego nie mogliśmy dostać w sklepie. To są takie duże grudy tego cukru. Wygląda jak grudy, takie białe, dziwne. Takie od mąki? Nie od mąki, takie grudy bifo. Belgia, a właściwie Królestwo Belgii, jest to kraj, w którym mieszka 11 milionów osób. Graniczy z Francją, Holandią, Niemcami i Luksemburgiem. Oraz ma 56 km dostępu do Morza Północnego. To nie są wiśnie, moi drodzy, tylko maliny. A czyli maliny, och! Ciągle się mylę, wiśnie, maliny, truskawki. Ja wiem, to samo, zawsze idę do... Poziomki. Idę do tego, do sklepu, chcę kupić banany, a kupuję uran od Czeczenów. Nie chodziło mi o to. Najwyższym szczytem Belgii jest Sigal de Botrange. Leży 694 metry nad poziomem morza. W 1923 roku na jego szczycie postawiono 6-metrową wieżę, żeby był większy. Dobra, czyli wszystko będziemy dodawali do tego. Do miksera. Wszystko będziemy wrzucali do Thermomixu. Masło tylko będziemy musieli roztopić. W jakimś rondelku. Mamy rondelka. Nie mamy czegoś takiego jak rondelek. Belgia wchodziła w skład Galii. A kto był najsłynniejszym Galem na świecie? Asterix i Obelix. 100 gramów, czyli połowa. Połowa masła do roztopienia. Gdzie jest nóż? Czyli co musimy tutaj dać? Wszystkie składniki tutaj i na końcu to masło. Belgia słynie ze swojej czekolady. Mówi się, że jest najlepsza na świecie. Produkuje się jej rocznie 220 tysięcy ton. Dobra, walimy do Thermomixa od razu. A ja tymczasem gotuję masło. 250 musi być. Mamy to. Ile? 250. 260 wyszło. Dobra. Trochę będzie więcej. Mąki, tu się nic nie stanie nigdy nikomu. Cyk. Co my tam dalej potrzebujemy? Belgowie uważają, że są wynalazcami frytek. I tak, tam się je frytki z majonezem. Szczyptę soli. Nie wiem, tyle? Śmierdzi. Jajkiem. 125 ml mleka. Czyli to będzie co? Pół szklanki, nie? Takiej mniejszej. Nie mamy mniejszej. W stolicy Belgii, Brukseli, znajduje się najwięcej urzędników przypadających na jedną osobę. Tylko tyle? No dobra. W Belgii znajduje się miejsce ostatecznej klęski Napoleona. Waterloo. 7 gramów drożdży. Drożdże. Co to jest? Dobra, tyle wystarczy, no. Pejo, rysownik z Belgii, stworzył Smurfy w 1958 roku. Faktycznie. Mhm. Masło wyłączyliśmy. Ono powinno trochę ostygnąć, ale ja wiem, czy musi. W Belgii zostały wprowadzone specjalne znaczki pocztowe, które miały smak czekolady. Miksujemy, zaraz dodamy do tego cukier. Najpierw trochę trzeba przemieszać. Nie idą za dobrze. Taką konsystencję osiągnęliśmy teraz. Czy jest to konsystencja gofrowa? Nie wiem.
Nie? Nie, gofry chyba są oleiste. Tak, one są. Tata, one są oleiste. Ja wiem, ale to są. To są. No, okay. Belgijskie gofry, słuchajcie. To są trochę inne gofry. A, okej. Okay. O kurczę, dobra, dodajmy cukru teraz. W 1931 roku flaga Belgii zmieniła paski z poziomych na pionowe. Podaj mi szklankę jakąś inną. Jaką inną? Taką? No, może być. Musimy 100. O, idealnie. Idealnie, człowieku. Ho! Ciekawe, ile ważą drożdże. Skończy się to źle. Najdłuższa linia tramwajowa jest w Belgii. Ma 68 km. Glut. Ja bym to jednak wylał do miski, wiesz? Tak? Tak, żeby to wyrosło w misce, bo tutaj ci się oblepia jeszcze bardziej. A, bo tam drożdże daliśmy, nie? W sumie ma to sens właśnie, że drożdże. I więc one lubią jak jest ciepło. Więc odstawimy to na trochę. Drożdże mają emocje? Tak. Istnieją tu trzy rodzaje gofrów. Leżące gofry brukselskie i galety. Trochę nam ciasto urosło i teraz musimy dobrze nagrzać. O, jak fajnie cieplutkie to gofrownicę jest. Mamy taką. Proszę bardzo, o. I tutaj wsadzamy rękę i zamykamy. Nie, tak nie robimy nigdy, pamiętajcie. Ona mówiła, żeby to z 5 minut co najmniej. Miasto Nowy Jork w Stanach zostało założone przez Belga Pierre'a Minuita. Kupił też wyspę Manhattan. Rozgrzała się chyba gofrownica. No dobra, zróbmy to. Dobra. I piu. Teraz czekać. Wydaje mi się, że się zrobiły. Jak widzicie? Ale łatwe. Jak wyglądają zrobione. Jak szybko. Takie są miękkie jeszcze. A może to o to chodzi? No tak, chyba gofer. Jest ciasto. Jest ciasto. A tam. To zanim zrobimy następne, to może je sprawdzimy. Okej. Na ciepło. Trzy. Cyk. Jeszcze nie dałem na swojego. Odrobinę dłużej moglibyśmy je zrobić jeszcze. Tak? Aha, no że są miękkie, fajne w środku. Ale al dente trochę? No. To jest to. Spoko są. Ej no. Bardzo spoko. Nie trzeba tu żadnych zmian. One idealne. Szczerze mówiąc nie trzeba. I nic więcej. Znaczy ja lubię takie. Ja lubię jak gofry są miękkie. Mogłyby być jeszcze bardziej chrupiące. Trzeba je po prostu dłużej trochę przytrzymać. Tak mi się wydaje. Będą bardziej chrupiące, a się nie spalą. Trochę dłużej przytrzymamy. Następne. Zaraz zobaczymy. Dobra. To my idziemy robić dalej gofry. A my się z wami żegnamy. Pamiętajcie, żeby subować nasze kanały. A jaką ocenę dajemy gofrom? 10. Mateusz 10. Tata? Ja 9. Też 9, bo w sumie to ciągle nie jest taki 10. No to jest dycha, to jest 100% dycha. No to bierz, jest. Mateusz, ty się zaraz zamienisz w Eleven Stranger Things. A my się z wami żegnamy w Stranger Things. Dawaj suba, lajka i komentarz. Ty monster!